Wielka impreza urodzinowa Radia Szczecin za nami. Świętowaliśmy razem z naszymi słuchaczami i gwiazdami na koncercie w hali Azoty Arena przekrój gatunków muzycznych, czyli było dla każdego coś miłego. Zagrali Grupson, zespół Lemon i Kult z Kazikiem Staszewskim. Koncert urodzinowy zakończył cykl imprez z okazji 70. rocznicy powstania Radia Szczecin. To są wiadomości Radia Szczecin. Za nami też pierwsze posiedzenie Sejmu 8. kadencji. W ławach poselskich zasiedli parlamentarzyści wybrani 25 października. Posiedzenie Sejmu otworzył marszałek senior Kornel Morawiecki. Przemówienie wygłosił też prezydent Andrzej Duda. Po ślubowaniu posłów dymisję rządu złożyła ustępująca premier Ewa Kopacz. W nowej kadencji Sejmu większość będzie mieć Prawo i Sprawiedliwość z liczbą 235 posłów. Z ramienia Platformy Obywatelskiej jest ich 138. Komitet Kukiz 15 wprowadził do Sejmu 42, Nowoczesna Ryszarda Petru 28, a Polskie Stronnictwo Ludowe 16 posłów. Jeden będzie reprezentował mniejszość niemiecką. Więcej na radioszczecin.pl. W 3 miesiące po stworzeniu Ministerstwa Gospodarki Morskiej powstanie ustawa, która umożliwi ponowne uruchomienie Stoczni Szczecińskiej, zadeklarował przyszły szef resortu Marek Grubarczyk. W rozmowie pod krawatem nie chciał jednak mówić o szczegółach. Zapewnił, że program odbudowy przemysłu stoczniowego jest gotowy, choć nie wiadomo m.in. ile będzie kosztować całe przedsięwzięcie. Zdaniem Grubarczyka jest szansa, że w Szczecinie znów będą powstawać duże statki specjalistyczne. 13 stopni na termometrach w Szczecinie, w Świnoujściu i Międzyzdrojach jest o 1 stopień chłodniej. Chmur za to coraz mniej. Ciśnienie wysokie, nadal rośnie, wieje słabnący zachodni wiatr. Jutro deszcz, a poprawa pogody w sobotę. Na dobry koniec dnia. Radio Szczecin na wieczór. Miała być, ale jej nie ma. Wciąż nie ma. Ustawa przychodząca z pomocą frankowiczą nadal jest opracowywana przez prawników prezydenta Andrzeja Dudy. Podczas spotkania członków zespołu z frankowiczami propozycje zadłużonych wzbudzały w urzędnikach obawy konstytucyjne. Z kolei postulaty kancelarii prezydenta nie były satysfakcjonujące dla kredytobiorców. Ile jeszcze potrwa ten pad?